Siemanko, moi drodzy. Dzisiaj taki mam dzień rozmyślań. Zresztą chyba nie pierwszy, bo ostatnio jakieś takie mam słabsze dni pod kątem no, mało pracy też, także trochę to za dużo czasu mam. No nic. Chciałabym zacząć, ale nie wiem od czego. Może od tego, że no, Andrzej w końcu jest w Gorzycach. To więc. Tak jak obiecywał mi wiele razy, coś zrobił z tym, także podjął się leczenia, więc jest nadzieja, że nasz związek jakoś przetrwa. Aczkolwiek po prostu ze mną jest zaraz znowu problem. Powiem szczerze, nie ogarniam ostatnio niczego. Wszystkie problemy mnie przygniatają, przybijają mnie do granic możliwości, bo bardzo się zawiodłam na terapii. Na którą chodzę, konkretnie to po prostu terapeuta się zachował, moim zdaniem, beznadziejnie. Zachował się jak facet, który ma sam własne jakieś kompleksy i próbuje je leczyć ludźmi, którzy tam przychodzą się leczyć, a nie chcą po prostu nie tyle rady, co wsparcia i rozwiązać swój problem, a terapeuta się zachował jak jakiś po prostu koleś z kompleksami, który sam stwierdził, że coś w rodzaju, że tamta terapeutka to w ogóle jest super. Tak jakby nie umiał ogarnąć sobie tego, że ona sobie jakoś poradziła z tą samą grupą i dobrze jej się prowadziło zajęcia z nami. On ma jakiś do nas problem. Do mnie personalnie akurat zaczęło jakoś tak wszystko na mnie zwalać. Poczułam się w tej grupie źle, niechciana i po prostu wątpię, że tam jeszcze pójdę. Nie widzę jakby wsparcia w tym momencie, no bo jakby to powiedzieć, potrzebowałam tej terapii. Jestem teraz całkiem sama, to znaczy z córką, no ale to córka też potrzebuje więcej uwagi i wsparcia, a nie będzie mnie przecież wspierać aktualnie. Nie jest za dobrze. Wydaje mi się, że mam chyba jakieś dosyć dobre początki depresji, bo zaczynam się łapać na tym, że coś planuję pół dnia zrobić i nie wychodzi mi to za bardzo. Gdzie zawsze byłam osobą raczej dynamiczną. Już nawet o nie wspomnę, że tak się cieszyłam, że mam wreszcie aparat, że będę robić zdjęcia, a teraz jakoś tak leży. I już nie mówię o urbexie, bo nie mam po prostu możliwości, nie mam jak jechać, bo w czasie, kiedy tam córka jest w szkole, no też nie mogę sobie tak pozwolić na to, żeby gdzieś pojechać, nawet gdybym miała czym. No bo załóżmy, że to auto to nie jest. Kurde, sorry, telefon mi dzwoni. Czekajcie chwilkę. No, nie było mi jakiś czas. Troszkę czasu minęło. Porozmawiałam sobie z Andrzejem właśnie. Tak akurat się złożyło, że to nagrywałam i tu chyba z godzinę żeśmy rozmawiali. No, wracając właśnie do tematu. Nie mogę wrócić do tamtego tematu, bo ciągle myślę o czymś innym. W międzyczasie zapisałam się na jakieś w ogóle warsztaty psychologiczne, warsztaty asertywności oraz warsztaty czegoś tam. Jakieś tam różne takie. Z tym, że kurde, że było śmieszniej, zaczęło się od tego, że no, zapisy były tam pod jakimś numerem telefonu, dzwonię tam, a pierwsze co było to mam się umówić na konsultacje psychiatryczne z psychiatrą, który tam pracuje. Mówię, kurde, to mówię, pierwsze co, to tego gościa? No nic, zaczęłam się trochę jakby z tego nabijać, bo znam tego psychiatrę niestety, który kompletnie nie słucha, co się do niego mówi, tylko aby wypisywać tam. No wszyscy chyba są tacy, ale ten jest wybitnie akurat taki. Także mówię, a dobra, pójdę tam, nie? Niech mi coś wypisze, co mi tam szkodzi. Ważne, żeby się jakoś podnieść i iść do przodu. Ale bardzo mnie zaciekawiły te warsztaty psychologiczne, bo po tym jak właśnie z tej terapii mnie wkurzył facet, mówię, nie, pójdę na tą terapię, będę dalej chodzić, choćbym miała jakoś tam się tym na początku trochę zniesmaczyć. Na początku, no to jest w zasadzie już prawie połowa, no więc jeszcze tam drugą połowę też chcę wytrzymać, bo chcę koniecznie iść na te nawroty w końcu, bo to mi bardzo zależy. Tylko, że no, nie jest to komfortowa sytuacja, że na terapii zamiast mówić o przekazywać wiedzę terapeutyczną, bo facet się upiera, żeby z nami prowadzić rozmowy, które do niczego nie prowadzą, wręcz dołują całą grupę, a na koniec jeszcze ma nam do zarzucenia, bo my chcieliśmy wyjść na fajkę, ale cała akcja się toczyła nie o głupiego papierosa, tylko o to, że
wprowadził nas bardzo złe emocje i wyjście na fajkę jest pretekstem, żeby te emocje po prostu wrzucić siebie, omówić, chwilkę pogadać, zrestartować się, zresetować. A potraktował mnie, jakbym była tak uzależniona od papierosów, jakbym miała, nie wiem, umrzeć, bo nie zapalę. A mi nie chodziło o papierosa, tylko chodziło mi o to, żeby po prostu wyjść na chwilę na powietrze, porozmawiać, przy okazji się, że tak powiem, wysikać, bo też, że tak powiem, mi się chciało. No i kurde, no wyszła z tego afera, nie z tej ziemi. Facet wprowadził po prostu parę osób w negatywne odczucia poprzez ciągnięcie ich za język niepotrzebne zupełnie na ten moment, bo mieliśmy prowadzić rundkę, czyli mówienie takie o tym, co w tym ostatnim tygodniu się działo. No ale starczy o tym. To nic, jakiś taki sam, a po prostu problem ze sobą. Ten terapeuta to widać po prostu po tym, jak się zachowuje, że ma problem do kogoś. No ale mnie sobie chyba jakoś personalnie wybrał, żeby akurat na mnie zawiesić wszystkie zło, całe zło tego świata. I mi się oberwało jakoś tak przez co przeżywam, co się zamiast poczuć się lepiej po terapii, powinnam wyjść i czuć się choćby troszkę spokojniej, troszkę lepiej. A ja się czuję trzeci dzień teraz bardziej do dupy. I mam bardzo silne głody, przez to wręcz takie jakieś obsesyjne myśli, że nawet sama sobie już nie wierzę, boję się do sklepu pójść. No, chodzę do sklepu, żeby kupić jakieś jedzonko, ale no po prostu tak staram się bardzo szybko przejść obok tych półeczek nieszczęsnych z alkoholami, kupić swoje. Ale już mnie tak jakoś odrzuca po prostu na samą myśl, że wiecie, no. Nie zaczynam nie dowierzać też sobie, to jest straszna cecha taka właśnie, że. Jeśli człowiek zaczyna kręcić między sam sobą, tu się cieszę, że Andrzej podjął pewne kroki, że właśnie jakoś tak się lepiej między nami zrobiło mimo tej odległości, mimo tego, że nie mogę go teraz odwiedzić tam na detoksie. No to jest jednak jakaś taka nadzieja, jest wręcz coś więcej niż nadzieja, to taka wiara aż w nas. Trwamy teraz w takim stanie, jakby to powiedzieć, takiego. No ja mu przynajmniej teraz zaczynam ufać, no bo tam na pewno. Nie dojdzie do zapicia i też wierzę w to, że po tych 2 miesiącach abstynencji takiej stuprocentowo pewnej, no bo u nas się rozchodziło trochę o ten brak zaufania do siebie, coraz częstszy, no jest dużo, dużo takiej wiary i nadziei, że to się wszystko uda, tylko nie spodziewam się, że z mojej strony teraz mogą być jakieś problemy, chociaż no ja myślę tak, ja się generalnie trzymam, tak mi się wydaje. Jak to ktoś tam pisze czasem, że jestem twarda babka czy coś takiego, ale tutaj akurat w tym temacie nie można być twardym. No, trzeba właśnie dać sobie upust emocji, trzeba sobie jakoś radzić. Ja właśnie z tymi emocjami sobie nie do końca umiem radzić. Jakieś tam różne sytuacje mnie wytrącają z równowagi, zwłaszcza, że ostatnio na świecie się dzieje, co się dzieje. Tutaj jakieś słyszę głosy, że Rosja stała się podobno krajem terrorystycznym, że coś tam, jakieś takie. Mam wrażenie, jakby takie specjalne prowokowanie też tej Rosji, żeby innym krajom się zaczęło obrywać. Boję się po prostu, czy to nie dojdzie do jakiejś trzeciej wojny światowej nawet. No, to nie ma co żartować, bo tam się coraz gorzej dzieje. I my jesteśmy też w takim położeniu geograficznym, że cała Europa tam sobie podskakuje, jakby określa się za nas, co to tam, a Rosja to, Rosja tamto, oni będą sobie jakieś tam mówić. Bo im tam dobrze, kurde, kawałek dalej, a my tu jednak jesteśmy w położeniu troszkę innym, ale nie będę gadać o polityce, bo nie o to mi chodzi. Widzę, co się dzieje na świecie, ludziom tak trochę zaczyna odwalać. Ostatnio, po prostu idąc do Żabki w niedzielę, zostałam nazwana przez jakiegoś menela zbierającego drobne przestępcą. Zostałam nazwana, nie wiem dlaczego. Nie podjęłam dialogu z tą osobą, ponieważ nie będę gadać ze świrami. Ale no po prostu jakoś tak mi się zrobiło też dziwnie, no bo myślę sobie, ja przestępcą? Kurwa, no. Okej. <Okay. śmiech> co tam kto se gada, co mnie to, ale no jest to jakieś takie trochę dziwne. A dzisiaj natomiast zostałam w ogóle wyzwana przez jakiegoś menela, który stał pod Żabką i zaczął głośno się chwalić. Nie wiem, chyba do siebie to mówił, bo nie wiem, nie zauważam, żeby do kogoś to mówił, a tak coś tam głośno, jakby. Sam do siebie mówił, że on się idzie jej oświadczyć, on idzie po browarze. A jak po browarze? On po browarze się jej oświadczy, a potem zaczął mówić, że wszystkie kobiety to kurwy, że coś tam najpierw kochają, potem coś tam. I tak jakoś personalnie na mnie zaczął, akurat mi się trafiło, że szłam, więc jakoś tak troszkę na mnie jakby się tam wyładował, ale no. Myślałam, nie będę podejmować próby dialogu z takimi jakimiś świrami, bo już i tak mam troszeczkę pod górkę.
niebawem sprawa rozwodowa, ja się muszę jakoś tak ogarnąć życiowo, pozbierać. Problemy różne są. A tu kurde, jakieś takie, jakby to powiedzieć, trudności pod kątem takich zwykłych emocji codziennych, bo nie mówię, że mam jakiś dramat, taka sytuacja ciężka, nikt mi nie umarł, nic się nie dzieje, ale po prostu jest taka sytuacja napięta przez tą atmosferę aktualnie. Też wyjazd Andrzeja do Gorzyc, z jednej strony się cieszę, że chłopak podjął leczenie, z drugiej strony się trochę no boję, jak ja to wytrzymam, tą samotność, bo on stamtąd wyjdzie w połowie lub pod koniec stycznia, także no nie wiem, nie mam pojęcia, jak sobie z tym w ogóle poradzę. Znaczy no muszę tak, no muszę się zająć codziennymi sprawami, ogarnąć to, co mogę, to, na co nie mam wpływu, pogodzić się z sytuacją, jak mówi taka tam pewna mądra modlitwa o pogodę ducha. To tak w skrócie ujmując, pogodzić się z rzeczami, na które się nie ma wpływu, a z którymi mogę walczyć w jakiś sposób, w sensie nie walczyć jakoś jak z wiatrakami, a po prostu podjąć jakieś działanie, no to oczywiście podejmować. Obudził mnie się po prostu w ogóle, pierwsze co dzisiaj przeczytałam, jak się obudziłam, post na Facebooku jakiejś dziewczyny, która pytała, co zrobić, że ma podejrzenie, że sąsiad psa gwałci. Jak ja to przeczytałam, to po prostu ja nie wiedziałam, co mam zrobić, nie? Jak w ogóle żyć z myślą, że na tym świecie coraz więcej takich kurwa zwyroli, że no po prostu fajnie przejść obok i olać sprawę, nie? Ale często jest tak, że no właśnie, fajnie byłoby też coś zrobić, zainterweniować. Jakoś pomóc, czy zwierzętom krzywdzonym, czy skrzywdzonym dzieciom. Ja jestem osobą dosyć wrażliwą i nawet staram się nie oglądać jakichś wiadomości czy coś takiego, no ale gdzieś te posty wszystkie gdzieś tam zawsze trafią. Na Facebooku coś zawsze się przeczyta, gdzieś tam w jakiejś, kurde, w poczcie nawet, czy gdziekolwiek. No i tego jest dużo, nie? Najlepiej to się zająć po prostu robotą. Z tym, że ja czekam właśnie, aż skończą wiercić chłopaki, i tak kurde, właśnie za dużo czasu mam na myślenie przez to. No a wracając do tematu, bo strasznie odbiegłam od tego, co miałam powiedzieć. Czy miłość pokona uzależnienie? Jest to teraz właściwie ciężki czas, żeby o tym gadać. Chciałam się bardziej wyżalić chyba niż mówić o tym temacie. Ale pojawiła się naprawdę duża, nawet nie nadzieja, a właśnie ta wiara jest coś niesamowitego, że teraz właśnie w takich trudniejszych chwilach strasznie bym chciała, żeby nam się udało mimo wszystko. Wszystko ma też swój czas, swój początek, swój koniec. Ja też myślę, że dlatego nam się tak nie układało. Uzależnienie to jedna sprawa, charaktery druga, a trzecie no też nie poukładane, nie pozałatwiane, niezakończone sprawy. Jeżeli jestem w związku z kimś innym, jestem jeszcze w sensie papierowym, jestem jeszcze mężatką, więc trudno było to tak rozwiązać i zacząć coś nowego. Myślę, że ten dzień sprawy rozwodowej, jeśli się uda na pierwszej rozprawie, to zakończy po prostu temat i jakby tak my ruszymy też ze swoimi planami jakimiś, że te plany się w końcu pojawią, no bo one tak były jakieś formie marzeń, zamieszkajmy razem, tego, no ale nie, bo moja córka nie chce, nie, bo po prostu on miał też i problemy właśnie z pracą nieraz i właśnie przez to zapijanie swoje tam jakieś takie, pojawiły się kombinacje alpejskie, kurde, jakieś tu L4, tam zwolnienie z pracy i tak w kółko, wieczne te problemy, brak stabilności, brak takiej normalności, o której bardzo marzyłam, żeby mieć po prostu faceta, z którym owszem, mogę dzielić się uczuciami, emocjami, rozmową, wsparciem, jemu dawać wsparcie, ale też i otrzymywać wsparcie, cieszyć się z każdej chwili małej drobnostki, tak jak na tych urbexach nieraz gdzieś tam bywaliśmy i fajnie wszystko wyglądało. Tak tutaj po prostu no, zabrakło tego znowuż takiego spokoju, w którym tkwiliśmy w którymś momencie w takim bagnie zapadającym się, z którego ja nie widziałam po prostu szans, że
No tak, no, kocham go, tak, ale jak dalej żyć, jeżeli są takie, a nie inne przeszkody? No, w momencie, kiedy pojawiła się szansa, że to wszystko się jakoś rozwiąże, znowu ja mam wrażenie, że emocjonalnie jestem jakaś taka rozwalona. Bo raz, że właśnie no, z tą terapią, to też muszę się teraz się zastanowić, czy w ogóle jest sens chodzić dalej i się tam użerać z kimś, kto mi nie odpowiada. Czy po prostu w ogóle porzucić tą terapię, a chodzić sobie tylko na te warsztaty psychologiczne? No, tam też może trafię, a może trafię na tego w ogóle gościa. O Boże, oby nie. No to by było. To by był taki zbieg okoliczności, żebym chyba po prostu się uśmiała. No nie, no mam nadzieję, że nie. Są też fajni bardzo terapeuci tam w tym miejscu, więc mam nadzieję, że trafię na kogoś normalnego, a nie na kogoś, kto ma sam z sobą problemy. I kurczę. Tu się pojawiło takich jakby, też u mnie te zmiany nastąpiły takie gwałtowne, bo wpadłam nagle w jakieś takie cholerstwo, jakieś takie, boję się, czy to nie jest początek depresji, bo tak jak jeszcze 2-3 tygodnie temu, jak się tak strasznie cieszyłam, że w ogóle, no, najpierw nie miałam aparatu w ogóle, załatwiłam, że kolega mi tam pożyczył ten aparat, kupiłam obiektyw, mówię, jak ja się cieszyłam, mówię, Boże, mówię, już tylko wychodziłam na dwór, to wszędzie ja nie widziałam świata normalnego, tylko takie kadry już, nie, że ja będę to, nawet zwykły jakiś, na zwykłej drodze, na zwykłej jakiś, tu jakieś drzewo, tam jakieś, kurde, mówię, nocne zdjęcia, jakaś latarnia, tego, będę fotać na całego, niekoniecznie urbex, no bo z tym urbexem to wiecie, jak jesteś, trzeba mieć i auto, ja teraz nie mam możliwości jeździć. Na rowerze też nie mogę z pewnych przyczyn, bo mi się tam coś ze zdrowiem podziało i muszę chwilowo wstrzymać się z rowerem, przynajmniej z 2 tygodnie. Także czuję się po prostu tragicznie taka uziemiona. Mówię, jeszcze można autobusem gdzieś ewentualnie pojechać, no ale tutaj czas mnie ogranicza, bo córa w szkole, a musiałabym szybko ten autobus tak obczaić, żeby zdążyć, a nie daj Boże coś się stanie, że napiszę, że ją brzuch boli czy coś i jak ja szybko wrócę. No nie mam czym, tak? Także bez auta jest ciężko żyć, jak się już ktoś przyzwyczaił. Ale mówię, no przecież nie muszę robić, fotać tylko urbexów, mogę przecież jakiś, no przyroda teraz marna, śnieg z deszczem za oknem, ale szukam cały czas tego punktu odniesienia do tej pasji, żeby z uzależnieniem walczyć poprzez zajęcie czasu, ale w taki sposób przyjemny, żeby coś robić, żeby cokolwiek to tam co lubi, bo te zdjęcia czy nagrywanie filmów, właśnie tak jak mówię, to nie musi być przecież urbex, to może być jakikolwiek inny jakiś obiekt, czy to z zewnątrz, jakąś kamienicę ładną ponagrywać, czy to jakieś, czy znowu jakieś fajne ujęcia gdzieś w jakimś lesie, czy jakiś, czy nawet właśnie choćby tak jak niektórzy nagrywają zjawiska pogodowe od razu, o, pierwszy śnieg gdzieś tam, nie, w Legnicy, pierwszy śnieg we Wrocławiu przykładowo, czy coś takiego. Czemu nie nagram na przykład filmu pierwszy śnieg w Gliwicach? No nie, no nie wiem, bo po prostu depresja mi nie pozwala wziąć głupią kamerę, wyjść na dwór. Wolę siedzieć, tak jak widzicie, w sweterku ciepłym w domku. Zaraz sobie jeszcze kocyk wezmę, nie? No coś mi się tam porobiło takiego, z czym muszę po prostu sama się zmierzyć i walczyć. Bo ja tam nie wierzę, te wszystkie prochy od tych psychiatrów, jakieś tam, kurde, półśrodki. Rozmowa z psychologiem to już bardziej, czy z terapeutą, bo to jest tak, rozmowa rozmową. Zawsze może trochę pomóc, jeżeli oczywiście nie trafimy znowu na jakiegoś dziwnego terapeutę, który zamiast szukać pozytywów w człowieku i wyciągnąć jego, jak to mówiła nasza poprzednia terapeutka, jak ona to mówiła? Zasoby, o, że każdy ma w sobie jakieś zasoby i na tych zasobach trzeba pracować, wyciągnąć je. To mi się bardzo spodobało, że właśnie nie ma ludzi głupszych ani mądrzejszych, nie ma ludzi gorszych ani lepszych, tylko są, każdy z nas ma potencjał, każdy z nas ma jakieś zasoby. Co kto ma, jedni mają tego bardzo dużo w jakimś kierunku i konkretny talent, inni znowu są bardziej jacyś tacy wszechstronni, ale kreatywni może bardziej. Tak ja się chyba zaliczam do takiego grona takich, że nie mam jakiegoś konkretnego talentu, nie? No, czuję się tak, jakbym nic nie robiła dobrze, nie? Nie robię tego dobrze, nie robię tamtego dobrze, no to robię średnio, tamto kurde troszkę umiem. Brakuje mi takiego fachu, wiecie, że nie wiem, ktoś robi, maluje obrazy i mówi, o kurwa, jakie zajebiste obrazy. No nie, no, ja nie maluję zajebistych obrazów. Ktoś nagrywa filmy, o kurwa, jakie zajebiste filmy, nie? Jak mój mąż, jeszcze mąż aktualnie nagrał jakiś tam film, który ma teraz bardzo dużą oglądalność, no mówię, ileś tam kilkadziesiąt tysięcy, mówię, no fakt, ładnie to nagrał. Sam pomysł miał dobry, a w dodatku też i fajnie, fajnie mu to wyszło, bardzo ładnie to nagrał, tak profesjonalnie bym powiedziała, nawet nie pomyślałam, że on tak umie, no jak popatrzę na siebie,
ja tak nie umiem, jest przecież taka daremna, że te moje filmy są też takie, że się rozkleję. No czuję się daremnie, no. Nie wiem, jak to się kurwa po prostu podbudować, żeby mieć o sobie jakieś takie lepsze zdanie. Stanąć przed lustrem, mówią te wszystkie mowy motywacyjne, że sama chciałam je takie prowadzić, jak się podnieść od zera, jak powstać z gleby i czuć się lepiej, się w ogóle czuć się jak na razie człowiekiem, bo ja to się na razie nie czuję w ogóle jak jakiś człowiek, tylko jak jakiś już taki, nie mówię, że nikt, czy coś w tym rodzaju, staram się unikać takich negatywnych spojrzeń na swoją osobę, ale no są momenty, że naprawdę mam dosyć, nie? Takiego doła łapię. Mnie nie cieszy już ani nawet jedzenie, nie? Że po prostu powinnam stosować się do zaleceń, choćby program HALT czy cokolwiek tego typu. Ja mówię, nie, nawet nie wiem, nie mogę patrzeć ani na mięso, ani na bułki, ani na jakiś, no jeszcze jakiegoś soku się napiję, to już tak na siłę, bo to jakoś tam jeszcze wlezie do człowieka z jakimiś witaminami. Kupiłam sobie jakiś tam magnez, jakieś tam coś, żeby tam coś jakoś się wspomóc. Ale kurde, no powiem szczerze, z takiej typowej już depresji, jak człowiek wpadnie, no to nie jest łatwo się tak podnieść, nie? Wczoraj zresztą wieczorem zaczęłam oglądać, nie skończyłam jeszcze, taki filmik. Jakiś facet, który ma zaburzenia właśnie jakieś tam, był ileś tam razy pobity bodajże i miał coś, ileś tam razy wstrząs mózgu, a jeszcze do tego ma schizofrenię, jakieś napady, jakieś epizody, jakieś tam psychotyczne, czy jakieś, kurde, nie wiem dokładnie. No to tak pomyślałam sobie, Jezu, to jest w ogóle tragedia, nie? Po prostu też człowiek nie docenia tego, co mamy, bo no nie doceniamy tego, no bo w sumie mamy choćby to zdrowie psychiczne, no to zanim jeszcze popadniemy w gorsze stany, to starajmy się na bieżąco to kontrolować i trzymać się w garści jakoś, póki nie popłyniemy w jakieś gorsze stany, no. Ja się tak cały czas czułam, że coś mnie tak pomału łamie. Jeszcze dopóki właśnie nagrywałam to urbexy, przychodziłam jakaś tam wkurzona, czy zdołowana, czy coś tam, ale miałam coś tam do zmontowania na tym kompie, to mnie trzymało, cholera, no teraz naprawdę mi bardzo brakuje, żeby coś nagrać i pustka w głowie, jaki kurwa przeciąg, nie? Że próbuję coś wymyślić. Myślałam, nie? Wczoraj choćby nawet miałam wziąć aparat, pójść porobić jakieś zdjęcia w parku. Ale mi się po prostu zwyczajnie w świecie nie chciało. Było mi za zimno, nie chciało mi się. Myślałam jakieś, kurde, myślałam, że tutaj tą wieżę ciśnień jakoś dopaść. Myślałam, żeby tam pogadać z tymi ludźmi z PKP, czy ktoś by mnie tam może nie wpuścił. Pewnie. No ale od razu takie, no nie, bo się nikt nie zgodzi. No ale więc kurwa, co mi szkodzi spróbować? No Jezu, zagadam, zapytam. No ale jestem teraz w takim stanie, że naprawdę nawet nie próbuję z kimś rozmawiać, nie? Pamiętam, jak kiedyś poszłam pytać tam faceta z firmy obok, przy innej wieży ciśnień. I pamiętam, jak mi odmówił, wręcz był taki trochę niemiły, taki nie za bardzo chciał ze mną gadać, tak mnie trochę chciał przegonić, taki wkurwiony był w ogóle na mnie, że ja tam mu weszłam. No ale pamiętam, że byłam dumna z siebie, że próbowałam, że zagadałam, że mówię, że się nie dałam tak od razu myślą, że po co, na co pytać, próbować, że trzeba próbować, że trzeba pytać. Ale teraz we mnie ten cały zapał gdzieś, cholera, uciekł, nie? Nie umiem znaleźć po prostu sposobu, jak to odzyskać. Może to jest tylko czasowe takie i faktycznie samo minie. Oby tak było. Wierzę w to. Wierzę w to, że po prostu ten zły czas sam w sobie po prostu się zakończy. Przecież nie możemy mieć też pecha non-stop, no. Albo można tego pecha też obrócić w jakąś radość. Tak jak właśnie na tej terapii. Mówię, kurde, czemu ten facet nie widzi tych zasobów, tak jak ta poprzednia terapeutka. Że widzi, że ktoś próbuje przejść do optymistycznej jakby części swojej opowieści o mu urywanie. Myśl o tym, co było negatywne. Rozpamiętuj to i użalaj się nad sobą. No, nie no, hello. Terapeuci świata, którzy gdzieś kiedyś może tam to trafi w jakieś szersze zasięgi, choć wątpię, ale terapeuci kochani, moi drodzy, powinniście szukać, owszem, przerabiać trudne tematy, ale potem wyciągać z ludzi to, co pozytywne i próbować ich podbudować, żeby oni funkcjonowali na dzień codzienny, a nie ich rozwalać na kawałeczki, tak jak mnie to wspaniały terapeuta rozwalił po prostu od wtorku. Jest czwartek, a ja dalej tylko o tym gadam. No fakt, że nie miałam za wiele ostatnio roboty, bo tam chłopaki pracują dopiero wiercą i muszą to zrobić, żeby mi przesłać wyniki. Ale no po prostu jak można rozpamiętywać trzeci dzień,
że ktoś mnie rozwalił, tylko dlatego, że, no nie wiem, chyba ma sam coś ze sobą, skoro widzi, że ktoś jest w kiepskim nastroju, w kiepskim stanie. Mówię oficjalnie, co mnie gryzie, co mnie denerwuje, co się wydarzyło. Po czym on mnie po prostu zamiast jakkolwiek podbudować, jakkolwiek dać mi do zrozumienia, żebym się. Dobra, już kończę o tym. Ileż można. No ale rozumiecie mnie, o co chodzi. Szukajcie w sobie pozytywów, szukajmy w innych pozytywów, nawet jeżeli coś jest totalnie, wydaje się zjebane, to nigdy nie jest chyba zjebane w 100%. Zawsze jest jakiś plus jakiejś sytuacji chyba. Nawet jeżeli się wydaje coś, ja wiem, plus sytuacji. Kurde, może tak nie jest. Sama już nie wiem, ale myślę, że no kurde, od nas zależy, jaką decyzję podejmiemy i od nas zależy, co zrobimy ze swoim życiem, więc jeżeli widzimy, że coś nam nie służy, może faktycznie po prostu lepiej to odrzucić. Także cały czas myślę nad tym, czy dobrze zrobię, jak nie pójdę na tą terapię, bo jak pójdę, to tak trochę taka jakby sztuczna maska na gębie, żeby pokazać, że poszłam, bo co mi jakiś kurde koleś będzie mi robił problem, jak to jest moja terapia, ona mi się należy. I mi się należy, kurde, chęć leczenia, ja się chcę leczyć, a tu był jakiś facet, mówi jeszcze, że on zgodnie działa z etyką terapeutyczną, gdzie ja widzę, że nie, bo złamał masę różnych założeń, co mu chyba wypunktuje zresztą. Mniejsza o to. Ale widzicie, jak ja się napinam, nie? Przez tą sytuację. Przecież 3 tygodnie temu, jak mieliśmy inną terapeutkę, byłam spokojniejszym człowiekiem, znacznie lepiej mi szło. Wszystko było dobrze i jeden facet po prostu potrafił mi zburzyć cały spokój, bo cała grupa jak najbardziej super ludzie, po prostu bardzo ich podziwiam i szanuję i naprawdę grupa się trafiła świetna. Wręcz chętnie bym się nawet z niektórymi zaprzyjaźniła gdzieś tam po skończonej terapii, bo teraz wiadomo, kontakt z drugim uzależnionym nie jest skazany, ale gdzieś kiedyś może się spotkamy, pogadać, kto wie. A tu po prostu cały czas Andrzejek pisze SMS-ki. A może to już mój pracodawca w końcu się odezwał? O nie, słuchajcie, muszę kończyć, bo córka do mnie pisze, coś się dzieje. Trzymajcie się ciepło.